Siemanku YouTube, kolejny odcinek, taki troszeczkę lifestyle'owy. Poprzednie było Q&A, ale pojawiły się tam w zasadzie dwa pytania, bardzo podobne i stwierdziliśmy, że je po prostu rozwiniemy, bo sobie pogadamy. Michał stwierdził. Ja tutaj kurwa rządzę! Zaczynamy! Amanda i ryby głosu nie mają. Dobra, pojawiły się takie dwa pytanka. Jedno... Jak w ogóle zaczęliśmy? Dlaczego zaczęliśmy? Przygodę z siłownią. Na razie z siłownią. A ty zacznij. Dobra, no to u mnie to było tak, że... Powiedz mi pierwszeństwo, dlatego zacznę. Bo ja jak krwawię tylko w podpaski. Tak jest męski. Dobra, nieważne. Nie śmiejcie się. Skąd te teksty w ogóle bierzesz? Ja nie wiem. Nikt nie wie, co się dzieje w tej głowie. Dobra, więc akcja ma się następująco. Ogólnie grałem w piłkę przez 11 lat i to jest bardzo powiązane, bo sprawa numer jeden jest taka, że byłem na tyle ambitny, że bardzo denerwowało mnie, jak coś zależy też od kogoś, bo jak macie drużynę, a ktoś sobie olewa, no to jest słabe i mnie to denerwowało. To jest sprawa numer jeden. No i chciałem po prostu też nadal coś robić, trenować, żeby nadal uprawiać sport. I wtedy, druga sytuacja, rozszedłem się z dziewczyną, to było w gimnazjum. Gimnazjum, liceum. Początek liceum, dobra, przyjmijmy się początek liceum. I stwierdziłem, i chłopaki mi wtedy mówi, chodź, w ogóle tam sobie potrenujesz. I tam zapomnieć, wiadomo, że się czymś zajmę. I mówię, to było jakoś tak w okolicach liceum. I mi się wydaje, że to było w okolicach liceum. I żeby było śmieszniej w ogóle, to poszedłem na siłownię teściowej Maćka. Wszystko zostaje w rodzinie, wszystko nie? Wszystko zostaje w rodzinie, ale wtedy oczywiście jeszcze Maciek się nie spotykał z Oliwią. Ty jeszcze wtedy nie śmigałeś nawet na siłkę, nie? Nie, wtedy nie. Nie, bo to ja było... widziałem, że ty chodzisz, dlatego ja poszedłem jako postanowienie noworoczne. No o właśnie, to chciałem dodać, bo ja dokładnie poszedłem na siłkę 2 stycznia. 2 stycznia przyszedłem na siłę. Nowy rok, nowa ja. Tak, to było takie postanowienie i chłopaki mnie wtedy zabrali. To się po prostu wszystko nałożyło i stwierdziłem, że będę chodził i chodzę no, do tej pory. I naprawdę nie było momentu od tamtej pory, że nie byłem na siłowni. W sensie, że o, nie chce mi się czy coś tam. No, że miałem takie, że cały czas ta siłownia była. Okej. Okay, do tej pory chodzi na tą siłownię. Chodzę, bo ja tylko chodzę, nie? Robię zdjęcia i wychodzę. Dlatego tak wygląda. No, dobra. Ja nie chcę powiedzieć, kto przejmie zawody, ale... Ale to jest chamski teraz, co ty pamiętasz. Jakbyś się w ogóle obudziła, że jestem miły, kochany. Ej, ale ty jesteś hamem, ale teraz to już w ogóle przeszedłeś samego siebie. Naprawdę. To już, no naprawdę. Tak, teraz jesteś wypraszona? No. Zrobię ci przykro? No. Trudno. Odchodzę. Odchodzę. Yeah, w końcu. Dobra. Tak, to było postanowienie. Ci zasięgi spadną, zobacz. Postanowienie noworoczne i zacząłem sobie śmigać. I tak chodziłem, no i to na początku było trochę na zasadzie, no oczywiście jazda bez głowy, no bo to jeszcze nie były czasy Instagramów i Facebooka. Naprawdę, wtedy nie było chyba nawet nic takiego na YouTube. Ja chyba dopiero wtedy gdzieś tam kanał warszawski koleś zaczął raczkować. Chociaż może nawet jak ja zaczynałem, to jeszcze tego nie było. Więc wiecie, dla mnie jako osoby, która gdzieś się zaczęła tym interesować, no to jedzenie kulturystyczne, takie, które wiecie, buduje masę i białko, to było dla mnie w ryżu, nie? I ja w ogóle nosiłem... No, tak naprawdę, no i ja śmigałem z ryżem. A, bo ja w ogóle miałem potem już taką zajawkę, że normalnie sobie gotowałem jako pierwszy w klasie, w liceum, jedzenie nosiłem w pudełku. Serio, no tylko, że to było, mówię, jedzenie typu ryż, nie? Że gotowałem i wpieprzałem suchy ryż. Autentico, na przerwach normalnie wpieprzałem suchy ryż i taką miałem mega zajawkę, nie? Że to muszę mieć zrobione i w ogóle. No i potem mama się trochę ulitowała, no bo stwierdziła, że no nie mogę jeść tylko samego ryżu. I robię się do tego mięso. Tak, robię do tego mięso, ale dzięki temu ja się bardzo szybko nauczyłem gotować, bo to było tak, że mama zrobiła mi parę razy, a potem powiedziała, cmoki mnie w dupę. No i po prostu sobie robiłem sam, nie? I nauczyłeś się gotować w liceum i ty twierdzisz, że ty się bardzo szybko nauczyłeś gotować? No dobra, znaczy wiesz, bez przesady, jak byłem w gimnazjum, no to wiesz, nie byłem masterchef, nie, i to nie o to chodzi, bo sobie potrafiłem sobie zrobić jedzenie, tylko no wiesz, na takiej zasadzie, że już sam tego pilnowałem, nie, bo słuchaj, okej, no ja mam teraz 27 lat, zacząłem gotować, przypuśćmy, sam sobie
w tym, jak to się nazywa, w liceum. A wiesz, miałem podopiecznych, którym jak żona, gościu ma, czy babeczka, 40, tam gościu 40-45 lat i on nie zje, dopóki mu żona nie zrobi, no to hello. No tak. No to wiesz, no, bez, prania nie umieją no to bez przesady, nie? No więc moim zdaniem to jest w miarę szybko. Jasne, mordo. No dobra, no ale sobie nosiłem normalnie jedzonko i potem sobie normalnie też tak gotowałem, no ale to była jazda bez trzymanki. Trening to było po prostu, wiecie, chłopaki wzięli na siłownię i tak, to jest wyciskanie. To jest biceps i robisz, nie? I koniec, kropka. I to nie było jak technicznie, więc ja już wtedy się zacząłem interesować, że co mam robić na łapę, co mam robić tam na brzuch, co mam robić na klatę, a nie, że mi ktoś pokazywał, nie? Więc dla mnie jest w ogóle beka, jak ktoś teraz w ogóle nie może się sam znaleźć, nie? W sensie wystarczy odpalić YouTube, nie? No to jest, kurde, tak proste. No wpisujesz trening, nie wiem, brzucha i masz, nie? No to po prostu próbujesz, nie? No, i teraz tyle. Jest bardzo dużo źródeł informacji, a ludzie z tego nie korzystają. Tak, no po prostu ludzie lubią mieć wszystko na gotowe, ale nie chcę o tym mówić, bo ja się bardzo denerwuję, bo ostatnio mi bardzo często takie rzeczy spotykają. I o tym rozmawiamy i nie chcę tego pogłębiać, bo zaraz będę zły. Więc tak się do mnie zaczęło i to było bardziej na zasadzie takiej, że okej, chciałbym mieć kratę na brzuchu, nie? I tyle po prostu. I nawet nie myślałem o tym, że czy o startach, czy żeby być dużym, tylko wiecie, żeby z brzucha zeszło, nie? Żeby mieć brzuch. Ale to tak, ja też myślałam tylko o brzuchu, nie? No. Żeby z brzuchem. No, u ciebie się zaczęło. A u mnie jak? Ja w ogóle kiedyś jak byłam dzieciakiem, to miałam problemy z odżywianiem, w sensie zaburzenia odżywiania. Mi się wiecznie wydawało, że jestem za gruba. I mimo, że ważyłam najwięcej w gimnazjum, tyle... Ale masz teraz tak samo. Ważę teraz. Wyglądasz dobrze i o, bo to nie jest tak i w ogóle mówię... No dobra, ale forma... No wiem, ale mimo wszystko, nie? No dobra. No nieważne. No w każdym razie i wtedy zaczęłam trenować, ale to nie była jeszcze siłownia, tylko to była Ewa Wodakowska, Ania Lewandowska, że trenowałam w domu. No i jakoś tam pilnowałam sobie jedzenie. Więc to było takie gimnazjalne, nie do końca zdrowe i tak dalej, trochę takie zażynanie się. Potem mnie rodzice za to skarcili, bo bardzo dużo schudłam. No wróciłam się tam do normalnej wagi, no i powiedzmy ten temat się zakończył. Ale na studiach moja siłownia była obok mojego kampusu, właśnie w Pasażu Grunwaldzkim. No i ja też miałam duże przerwy pomiędzy zajęciami, więc z dziewczynami stwierdziłyśmy, że zapiszemy się na siłkę. I zaczęłyśmy od zajęć fitness i chodziłyśmy sobie parę razy właśnie między zajęciami na fitness. Ale mnie strasznie jarała w ogóle strefa siłowa i wolne ciężary i tak dalej. I wiecie, no tak się głupio czułam jako dziewczyna, która wśród tych wszystkich facetów i tak dalej tam się kręci, nie wiedziałam... No w sumie x lat temu, no to tak było, nie? Że, bo dziewczyn tam było bardzo mało, co nie? Także jak laska, to się gdzieś tam utarło, że powinna wyglądała, bo coś tam takiego. A ja jestem taka, że ja nie lubię po prostu coś, czegoś źle robić i żeby ktoś na mnie patrzył i wiecie, zwracał mi uwagę i tak dalej. Więc ja miałam takie parcie w ogóle na wiedzę. Więc wtedy poszłam sobie na pierwsze szkolenie takie w ogóle z treningu siłowego, żeby wiedzieć, co się dzieje na siłowni. A to chyba serio tak masz. W sensie do tej pory, nie? Bo jak jakieś szkolenie ogarniamy czy coś, to ty tak zawsze mówisz, że zrobiłeś to, że poczytałeś to. Tak. Trochę bardziej. Ja też lubię, ale nie wiem. Ja jestem taka. Ja może lubię... przez te moje studia tak gdzieś tam. Aha, no może. No. Bo ja też poszłam na studia te takie, wiecie, inżynierskie, a nie byłam nigdy ścisłym umysłem, więc ja musiałam wszystko sobie wypracować, więc też tak ze wszystkimi rzeczami. No mniejsza. No i zaczęło się od fitnessu, właśnie poszłam na takie szkolenie odnośnie siłki, treningu siłowego, no i się zaczęłam wkręcać, pierwsza współpraca z trenerem, właśnie online i tak dalej. No i mega mi się ten temat spodobał. I widziałam całkiem spoko efekty. Wiadomo, że na początku też nie trenowałam jak zawodowiec i też sobie gdzieś tam potrafiłam zrobić krzywdę i do tej pory mój prostownik to woła pomstę do niebios, ale, no, ale gdzieś tam od tego się w zasadzie zaczęło. Nikt mnie gdzieś tam nie zaciągnął. No mówię, to była taka grupowa decyzja z laskami, że sobie będziemy trenować, nie? No tylko, że one zostały na tym fitnessie, a ja gdzieś tam poszłam w stronę właśnie treningu siłowego, bo mnie to zajarało i potem zaczęło to być coraz bardziej popularne. Ja też byłam taka, że łaknęłam wiedzy i tak dalej. I w zasadzie przez te moje studia, bo były dosyć takimi ciężkimi studiami, to nabawiłam się takiej nerwicy żołądkowej, miałam ogromne problemy z żołądkiem, więc musiałam strasznie mocno zadbać o dietę i wtedy zaczęły się z kolei przygody moje z różnego rodzaju, nie wiem, wiecie, kombinowaniem w kuchni i takim zdrowym odżywianiem, świadomym odżywianiem i w zasadzie od tego się zaczęła w ogóle moja przygoda z żywieniem i z dietetyką. A to w sumie też dodam do tego, że u mnie się tak już z jedzeniem, no to właśnie jak ruszył kanał Warszawski Koks i oni tam, wiesz, co chcesz i tak dalej. No ale to chyba większość ludzi się wtedy tak zajarała.
No więc u mnie właśnie się zaczynało od takiego totalnego liczenia makro, nie? I kalorii. Że ma być tyle i nieważne co jadłem, byleby się zmieściło, nie? A no to widzisz, że ty liczyłeś kalorie, a ja z kolei nieważne jak, ile kalorii, byleby po prostu było zdrowo. Aha, zdrowo, okej. Okay. No, no i... to chyba większość tak zaczyna teraz, nie? No. Takie mam wrażenie, że, no. że to nie działa tak, tak. że okej, okay, to sobie wyliczę. Tak, tylko takie nieprzetworzone produkty, rezygnacja no, z takich, wiesz, tak, że tego nie można, cukru też, bo jak najmniej, bla, 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 nie? No, dokładnie. Ale to, wiecie, bo to też jest tak, że dużo osób myśli, że jak zdrowo je, czy w sensie na przykład nieprzetworzone produkty i tak dalej, no to może tego zjeść w opór i nie przytyje, mhm. tak? No jakby mój cel w ogóle nie było redukcja masa czy coś w ten deseń, tylko po prostu chodziło o to, żeby to były produkty, które mi nie szkodzą. Więc u mnie na przykład nie było tak, że nie wiem, jadłam bardzo dużo czegoś, nie wiem, mi przytyłam czy coś. To po prostu było takie, wiecie, no zmiana po prostu produktów mhm. nawyków żywieniowych, nie? Na takiej zasadzie. No. I potem coraz więcej wiedzy i tak dalej, no i gdzieś tam ta zajawka coraz większa treningiem, kursy trenerskie, no i tak poszło. Druga sprawa, myślę, że bardziej błyskawicznie, dlaczego trenerem postanowiłem, czy postanowiłaś być? Możesz jeszcze zacząć ja? Teraz tego? Generalnie ja zawsze chciałam powiązać swoje studia gdzieś tam z właśnie, jak już miałam tą zajawkę na trening, to chciałam w tym temacie siedzieć, a że studiowałam biomechanikę, i chciałam się zająć biomechaniką sportu, więc chciałam połączyć swoją wiedzę, którą zdobyłam na tych studiach, bo była, no, mieliśmy ogromny zasób wiedzy. Tam, takiej medycznej, w ogóle też pod aspektem technicznym, inżynieryjnym itp. I chciałam to połączyć z treningiem medycznym. I na początku szłam właśnie w tym kierunku, trening medyczny, trochę fizjoterapii i tak dalej. Potem, ze względu na to, że się gdzieś tam zainteresowałam sportami sylwetkowymi, no to zmieniłam jakby sposób treningu i w ogóle prowadzenia ludzi i tak dalej i zrezygnowałam z zajmowania się takim stricte treningiem funkcjonalnym i medycznym na rzecz bardziej treningu sylwetkowego. No to u mnie było tak, że jak już zacząłem trenować i w ogóle się tak wkręcać, że ta piłka gdzieś tam odeszła totalnie, no i zaczęła się ta siłownia pojawiać, no to w ogóle zacząłem się interesować, że w ogóle fajnie byłoby być trenerem. Więc gdzieś tam po prostu szedłem w tym kierunku, ale u mnie to było tak, że ja właśnie wtedy zacząłem bardzo mocno chłonąć, bardzo dużo się uczyć, czytać, mega interesować i stwierdziłem, że chcę mieć papier, gdzie w sumie ten papier nadal nie jest potrzebny i drugi raz bym tego nie zrobił, nie wydałbym hajsu na kurs trenera, bo to jest bez sensu, serio. O wiele lepiej ten sam hajs wydać na X szkoleń. Tak. Nie, bo serio, dlatego że jak ja poszedłem na szkolenie, to już wiedziałem wszystko chyba, serio mówić, znaczy wszystko to, co było na tym kursie, nie? Bo rozumiem, że jakby prowadził to ktoś bardziej kompetentny, to bym się o wiele więcej dowiedział, ale trafiłem na taki kurs, gdzie chciałem go po prostu zaliczyć i tyle, nie, żeby mieć plakietkę w ogóle, która nie jest potrzebna. Więc to po prostu było tak, a potem bardzo szybko, od razu po tym kursie, po prostu trafiłem do pracy, do jednego ze studiów treningu personalnego. No a potem to była jakaś sieciówka, to coś, no i no, tak bardzo szybko starałem się uciec, żeby tylko sam prowadzić treningi, nie? Żeby nie być zależnym od kogoś. Ja jeszcze poszłam trochę w fitness, bo jestem też instruktorem body pumpa. Miksowego, ale to jest dalej trening, wiecie, no, z ciężarami, to więc... stricte o byciu trenerem, tak, instruktorem. No, no. I ostatnia sprawa, też to pytanie rozwiniemy, dlaczego stwierdziłaś, że będziesz startowała, skąd to się wzięło i tak dalej. Ja najpierw u mnie się zaczęła kwestia tego, że ja chciałam zostać trenerem personalnym, a dopiero potem gdzieś tam... No tak, u mnie też, no. Tak, te sporty sylwetkowe. Tak na dobrą sprawę, ja w ogóle nigdy nie myślałam o sportach sylwetkowych, bo stwierdziłam, że ja się do tego nie nadaję, nie mam genu, w ogóle sylwetki i to kompletnie to nie jest to. Przyjaźniłam się z taką dziewczyną, która była mocno zajarana właśnie sportami sylwetkowymi, ja jej mocno gdzieś tam pomagałam, kibicowałam i tak dalej. I ona mnie tak trochę wciągała w ten świat i dawaj spróbuj i w ogóle i tak mnie uczyła trochę pozować, ja tam wtedy jeszcze pozowałam jak kasztan, w ogóle pokażę ci filmiki, bo mam takie taka lożka do mnie była ekstra, że szok. No, jak pozowałam, no i tak mnie trochę za, wiecie, no w ten temat gdzieś tam wkręcała. Ja tam wolałam z takim backupem i po prostu pomagać, wiecie, smarowanie bronzerem i tak dalej, i nigdy nie myślałam, żeby gdzieś tam startować. Po czym spotkałam się z takim chłopakiem, który gdzieś tam był mocno tym zajarany i on sam zaczął się tym interesować i chciał startować. No i chyba prowadził nas ten sam trener,
zdaje się, już teraz nie pamiętam jak to było. No ale gdzieś tam fokus był taki, że on chciał te zawody. Ja mówię, no dobra stary, to żeby cię wesprzeć, no to ja też będę się szykowała. Nie wiem kiedy, nie wiem gdzie, ale też się będę szykować. No i w tej całej batalii wytrwałam ja. I w niej zostałam. No i mnie mega to zajarało, zwłaszcza kiedy zobaczyłam jak ta sylwetka się zmienia, kiedy ten trening jest świadomy. Właśnie jak wygląda trening sylwetkowy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo ten proces przygotowania mnie nauczył, bo w różny sposób się przygotowywałam za każdym razem, praktycznie do każdego startu. No, ale gdzieś tam trzecie osoby mnie w to wciągnęły. To nie jest tak, że ja się sama na początku tym zajarałam i w ogóle mega mi się podobały te dziewczyny wszystkie w tych strojach pięknych, błyszczących na scenie i w ogóle, ale ja sobie zawsze myślałam, że ja w ogóle się do tego nie nadaję i to nie jest to. No ale widzicie, jak to jest. No, czyli ktoś cię wkręcił w sprycie, tak? No, u mnie było tak, u mnie to tak szło, mówię, najpierw chciałem trochę lepiej wyglądać, żeby był brzuch, potem już chciałem być większy i tak dalej, potem było to zrobienie trenera. No więc w pewnym momencie się pojawiło, wtedy pamiętam, że wchodziła męska sylwetka, czy wtedy się nazywała męska sylwetka, a nie fitness plażowe. I mówię, kurczę, w sumie spoko, bo tam ani nie trzeba być jakimś dużym, ani nie trzeba być kulturystą i w ogóle. Więc stwierdziłem, że fajnie by było, no ale miałem tam po drodze jakichś trenerów, no z tym, że to nie szło tak jak powinno, bo nie było wtedy takiego rygoru nade mną, nie? Że niby okej, okay, ale nie okej okay, i to w ogóle nie szło tak naprawdę. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że dobra, już szedł tam rok chyba 2019, znaczy wtedy był jeszcze 2018 i stwierdziłem tak, albo wyjdę w 2019, albo mam to w nosie totalnie i nic już więcej nie robię. No i wtedy się zgłosiłem do Adama Sukera. Powiedział, że mnie przyjmie, że mnie poprowadzi i że mnie przygotuje do zawodów. I wtedy się dopiero zaczęło takie prawdziwe trzymanie michy, treningi i tak wszystko skrupulatnie, rutyna i tak dalej. No więc wtedy się udało wyjść. No po prostu spełniłem taki, no miałem taki cel, tak? I stwierdziłem, że to zrobię. Po czym, no potem mi się trochę też po tych startach pokomplikowały różne rzeczy, więc stwierdziłem, że to oddalam totalnie i mam to w nosie. Tym bardziej, że nie jestem ani genetykiem, to po pierwsze, a po drugie, no ja też uwielbiam dziary i to tak jakby, no jedno z drugim się bardzo kłóci, ale też doszedłem do takiego czegoś, że nie będzie mi ktoś mówił, że jak mam dziary, to nie mogę startować. I ja to bardzo traktuję jak hobby, tak, to jest tak samo jak z graniem w piłkę. Jak ktoś gra w piłkę, to nie musi grać meczów w Lidze Mistrzów, czy w Mistrzostwach Europy i tak dalej, tylko może sobie grać w, tam, nie wiem, w klasie A, tak? I sobie latać po wsiach i też czerpać z tego frajdę. Tak ja też to trochę traktuję w ten sposób, że chcę to robić, chcę się rozwijać, chcę startować, ale totalnie na nic nie liczę, nie? Dla mnie bardzo fajna był ta sama droga, choć była ciężka za pierwszym razem, tak. Teraz też jak dzięki Oskarowi i mojemu zmianie podejścia do tego całego tematu jest to łatwiejsze, przyjemniejsze, sama droga mnie gdzieś tam jara, plus ostatnio, znaczy ostatnio, no tak, no w sumie ostatnio otaczam się ludźmi, którzy robią dokładnie to samo, więc nie mam też rycia beretu z tyłu, że nie wiem, że to jest w ogóle śmieszne, że po co to robię, że nic z tego nie będę miał i nie mam takiego ciągnięcia w dół. Tylko mam takie, że jasne, że spoko, że wszyscy to kumają i w ogóle jest miód. I dzięki temu mi się też od razu bardziej chce, mam właśnie większą czy to motywację, czy determinację. I dlatego stwierdziłem, że nie chcę ani występować w spodenkach, tylko chciałbym wyjść jeszcze o wiele leveli wyżej. I dlatego się pojawił pomysł, że okej, tak, następny start, to najlepiej, żeby to już była, nie wiem, kulturystyka klasyczna, czy jakaś tam, ale kulturystyka, nie, żebym się pozbył po prostu spodenek. Więc to się właśnie pojawiło tak z czystej chęci rozwoju samego siebie, ale wiem, że nic na siłę i właśnie tak, w tym 2019 miałem takie, że albo teraz, albo nigdy, więc to po prostu zrobiłem, nie patrząc w ogóle na wszystko inne dookoła, a teraz mam takie, że luz, uda się to spoko, nie, to nie. I tak samo swojemu trenerowi naszemu powiedziałem, że nie mam jakiegoś mega parcia, rozwijajmy się, róbmy swoje, ja będę oczywiście wkładał serducho i będę robił na maksa, ale nic za wszelką cenę. Po prostu gdyby się pojawiła sytuacja, że nie wiem, dziecko mam w drodze, albo no coś takiego, nie wiem, albo że droga zawodowa teraz wchodzi nagle, tak, to czy tam droga zawodowa, że nagle, nie wiem, chcę pootwierać tam, czy to studio tatuażu, czy coś tam i to jest ważniejsze, no to by wpadło po prostu jako numer jeden, a nie to, że o Jezus, start i koniec, kropka, klapki na oczy. Po prostu trochę zmieniło mi się myślenie,
Czyli tak, tak jako hobby. Tego tak, takie hobby i mogę to robić. Póki co mam i zdrowie, i są to pieniądze, bo to też nie stanie. I po prostu w to idę. A gdyby się pojawiło coś innego ważnego w moim życiu, to jestem gotów to po prostu odsunąć. Także tak wygląda nasza cała historia i to ze sportami sylwetkowymi i z samą siłownią. Myślę, że dużo osób ma bardzo podobne. Pewnie tak. Tak. Myślę, że dużo osób też ma tak, że uprawiało jakiś sport, na przykład właśnie taki drużynowy, bo mnóstwo znam piłkarzy, koszykarzy i takich innych osób, które po prostu przeskoczyły do, na siłownię i nagle się stwierdziło, że albo mają gen, albo dobrze wyglądają i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, już nawet abstrahuję do tego, czy się nadają, czy nie nadają, ale po prostu pojawia się na tyle duża zajawka i lifestyle się zmienił, no tak, że tak. Sporty sylwetkowe są na tyle mocno teraz popularne i branża fitness jest popularna i są bardzo duże możliwości, bo są różne federacje i tak dalej, to że można super. To po prostu robić, nie? Także myślę, że nie odbiegamy jakoś tam bardzo od reszty ludzi związanych z branżą. No, także tak to wyglądało. No i co? Wbijajcie na Instagram do mnie, do Amandy, do Maćka, na Bipro. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, subujcie. W sumie wiecie, co macie robić, a my się żegnamy.